Głosowanie nad wyjściem ze związku już 26 marca. To będzie jak na dłoni widać, kto był najmocniej powiązany z tą instytucją. Niezrealizowany budżet obywatelski doczekał się realizacji. Po to były zbierane podpisy mieszkańców, aby projekt został zrealizowany. Szkoda, że nie udało się tego zrealizować w ubiegłym roku. Spotkania pomiędzy. Dni otwarte na Chopina. 100 litrów krwi na stulecie powstania polskiej policji. Krew może oddawać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Angelika Karasek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji. Już w najbliższy wtorek radni Rady Miasta Lubartów zdecydują o tym, czy Lubartów opuści Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Z odpowiednim projektem uchwały wystąpił burmistrz Krzysztof Paśnik. Tego samego dnia radni podejmą decyzję o zaprzestaniu dopłat do dzieci z gmin wiejskich. Każdego roku z budżetu miasta dopłacano do dzieci z okolicznych wsi nawet do 500 tysięcy złotych. Paśnik oraz przewodniczący Rady Jacek Tomasiak proszą mieszkańców o uczestnictwo w posiedzeniu najbliższej sesji Rady Miasta. Sesja odbędzie się we wtorek 26 marca o godzinie 16. Jednym z pierwszych punktów będzie uchwała dotycząca wyjścia Lubartowa ze Związku Komunalnego. Naszej redakcji udało się dotrzeć do dokumentu przedłożonego przez burmistrza. Kompetencje związku określone w statucie to także wykonywanie w imieniu Lubartowa utworzenie i prowadzenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. W przypadku tego przedsięwzięcia związek wykazał się wyjątkowym brakiem profesjonalizmu od etapu projektowania po etap uruchomienia zakładu oraz jego funkcjonowania. W 2015 roku część radnych wskazywała, że dane przedstawiane przez władze związku nie dają gwarancji rentowności realizowanej już inwestycji w Rokitnie. Po uruchomieniu zakładu okazało się, że zakład generuje koszty, o których nigdy miasto Lubartów nie było informowane. Efektem błędów popełnionych w poprzednich latach są ostatnie podwyżki, najbardziej uderzające po kieszeni mieszkańców Lubartowa. W tym miejscu warto jeszcze raz przypomnieć, że w 2013 roku, czyli w chwili, kiedy to Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej przejmował kompetencje od miasta Lubartów w zakresie gospodarki odpadami, śmieci w domkach kosztowały 6 zł od osoby, a po 6 latach kosztują 18 zł. Czyli 200% podwyżki. W blokach kosztowały 6 zł, a po 6 latach kosztują 13 zł, 117% podwyżki. Z analiz wcześniej wskazanych dokumentów wynika, że nie jest to ostatnia w tym roku podwyżka, jaka dotknie naszych mieszkańców, jeżeli Lubartów pozostanie w związku. Jako miasto powinniśmy w pierwszej kolejności dbać o dobro wspólnoty, jaką bez wątpienia są nasi mieszkańcy. Dlatego nie możemy godzić się na przypisywanie naszym obywatelom kosztów, których nigdy nie powinni ponieść, ponad 1 000 000 zł na przestrzeni ostatnich 6 lat. Czytamy w uzasadnieniu do uchwały burmistrza. Uchwała, którą przedłożył Pan pod obrady, to jedna z ważniejszych decyzji w całej Pańskiej kadencji i podejmowana już na początku kadencji. Tak, na początku swojej kadencji podejmuję bardzo ważne uchwały dla mieszkańców Lubartowa. Robię to dla mieszkańców Lubartowa, po to, aby żyło im się lepiej w naszym miasteczku. Fakt, ta kadencja jest, początek tej kadencji jest krótka, bo kilka miesięcy na razie, ale no, sytuacja spowodowała, że musimy podjąć taką decyzję, po to, żeby chronić portfele naszych mieszkańców, po to, żebyśmy jako mieszkańcy Lubartowa nie płacili kosztów tak naprawdę nie swoich, no bo na cenę odbioru nieczystości składają się składniki, które nie powinniśmy płacić. Mówiliśmy już dużo na ten temat, to koszty administracji, to naszym zdaniem można by było obniżyć, to koszty na przykład składowisk odpadów, które w tym momencie mówię o kompleksie rokickim, które nie powinniśmy jako miasto płacić i wiele, wiele innych, które już nie będę powtarzał, bo pewnie nasi mieszkańcy wielokrotnie to słyszeli z moich ust, więc nie chcę już powtarzać, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chciałem i chcę dalej, czy chcemy jako przedstawiciele miasta Lubartów, bo oczywiście jest nas tam czwórka, walczyliśmy o to, żeby nastąpiły zmiany. Nie udało się, więc tak jak obiecałem, przedkładam uchwałę, podejmuję bardzo ważną decyzję dla mieszkańców, chroniąc ich tak naprawdę od wyższych opłat za nieczystości. I tyle. No, we wtorek mamy sesję, więc ta uchwała zostanie poddana pod obrady i wierzę, że radni podejmą naprawdę odpowiedzialną decyzję w tym zakresie. A argumenty, które przedstawiamy na komisjach, tudzież w dyskusji przedstawimy na sesji, wierzę, że przekonają radnych. To są jasno określone
cyfry, to są jasne wskaźniki, to są jasne informacje, które wskazują jednoznacznie, że możemy uniknąć pewnych kosztów, które nie są naszymi kosztami. Gminy ościenne, które miały większość w zgromadzeniu, w ogóle nie liczyły się z głosem Lubartowa. No tak, myślę, że na zarządach bardzo łatwo można było to zobaczyć. Na walnym zgromadzeniu ostatnim można było to bardzo jasno zobaczyć. Nawet nie ostatnim, no poprzednich walnych również, czy na poprzednich zarządach. Niestety nasz głos się nie przybijał z prostej przyczyny. No dobrze jest, jak ktoś pokrywa większość kosztów funkcjonowania pewnego tworu, jakim jest związek. Jest to wygodne, jest to dla tych podmiotów, które są małymi gminami, dobre rozwiązanie, bo nie naczerpuje w żaden sposób budżetu. To duży podmiot, takim jakim jest miasto, gmina miasta Lubartów i te 47% kosztów, bardzo łatwo jest zobaczyć, tylko ciesząc się, że to nie w moim budżecie takie koszty są, że tak powiem, drenowane. Więc no niestety głos Lubartowa, tak jak powiedziałem, był niesłyszalny. Myślę, że ta decyzja o wyjściu ze związku spowoduje, że w jakiś sposób dojdziemy do porozumienia, wyjdziemy ze związku. Być może wtedy nasi przyjaciele, nasze gminy ościenne będą z nami rozmawiali po partnersku tak naprawdę, bo na razie niestety jako duża gmina jesteśmy niezauważalni. Podobno w mieście już rozpoczął Pan pracę, dzięki którym system zostanie przejęty w związku bezboleśnie. Tak, no działamy już od jakiegoś czasu, przygotowujemy się do tego, bo komunikujemy naszym mieszkańcom od dłuższego czasu, że zamierzamy to zrobić, że jeżeli nasze propozycje nie zostaną przyjęte, a nie zostały już przyjęte, to przedłożę taką uchwałę i też to czynię, bo one nie zostały, nasze propozycje, wysłuchane. Dlatego też automatycznie, jak już było wiadomo, że od ostatnich dni, czy tygodni, że jednak będziemy chcieli wyjść i to jasno komunikowaliśmy, rozpoczęliśmy przygotowania tutaj w ramach urzędu do przejęcia całego systemu gospodarki, odbioru nieczystości z naszego miasta. To są na razie przygotowawcze prace, ale proszę zobaczyć, my już o tym myślimy, będąc jeszcze w związku, bo tylko szybka reakcja pozwoli nam na to, żeby płynnie przejść. Tutaj ważne jest, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, że my do końca roku będziemy w związku i ewentualne wyjście nastąpi od 1 stycznia 2020 roku. Tak jest. Dlatego też do końca jesteśmy, przygotowujemy się, będziemy organizowali regulamin, będziemy wyznaczali dodatkowe obowiązki poszczególnym pracownikom, no bo to też kwestia finansowa, kwestia rozliczeniowa, kwestia procesu edukacji nawet z tym związanej, weryfikacji, odbioru tych nieczystości, postępowań przetargowych, więc przygotowujemy się, przygotowanie już rozpoczęliśmy. Na razie spokojne, sesja we wtorek, po tej sesji podejdziemy do konkretnych działań. Dobrze się składa, bo w najbliższym czasie czeka urząd reorganizacja troszeczkę struktury. Nie ukrywam, że też przygotowana pod kątem właśnie przejścia pod odbiór gospodarki śmieciowej, pod odbiór śmieci przez podmioty przy organizacji miasta gminy Lubartów. Dlatego też my zamierzamy do tego się dobrze przygotować i w tej chwili rozpoczęliśmy już pracę, aby to przejście, wyjście tak naprawdę ze związku było płynne, bez żadnych uszczerbków na tej gospodarce śmieciowej. Kolejną uchwałą, która sporo kosztowała podatników Lubartowa, to dokument zobowiązujący nasze miasto do dopłaty do dzieci z okolicznych wsi uczących się w lubartowskich szkołach. Każdego roku mieszkańcy Lubartowa dopłacali około 500 tysięcy złotych z budżetu do uczących się w mieście dzieci z gminy Lubartów. Na tej samej sesji miasto wypowiada tak zwane porozumienie gminie Lubartów. Porozumienie dość kosztowne. Proszę wyjaśnić, czy po przyjęciu tej uchwały dzieci z okolicznych miejscowości nie będą mogły uczyć się w lubartowskich szkołach? Znaczy, chciałbym od razu uspokoić, bo gdzieś w społeczności naszego miasta
jak i okolicznych gmin istnieje dyskusja na ten temat. Będą mogły się dalej uczyć, tak jak się uczą w tej chwili. Zacznijmy od najmłodszych naszych pociech. Przedszkola, dzieci z gmin, które są w naszych przedszkolach, czy naszych dzieci, które są w przedszkolach w innych gminach, będą chodziły, chodzą, rozliczamy się między gminami za te dzieci. Jeżeli chodzi o szkoły, nasze dzieci chodzą też do innych gmin do szkół, tak, że z innych gmin do nas chodzą i dalej będą chodziły. Tylko w przypadku gminy Lubartów chodzi o sytuację, w której mamy podpisane porozumienie, które jest nierozerwalnie związane z naszą obecnością w związku międzygminnym. Jeżeli wychodzimy ze związku międzygminnego, no to automatycznie takie porozumienie, rozumiem, że przestaje funkcjonować, przestaje istnieć, wypowiadamy to porozumienie. Dlatego też w tym przypadku pan wójt gminy, jako włodarz danej gminy, powinien zapewnić swoim, inaczej, powinien zapewnić finansowanie swoim dzieciom w naszej gminie. W tej chwili chodzą, będą chodzili, ja nikomu nie zabronię tego. To jest, wiadomo, sprawa jest bardzo ważna i nie zamierzam tego robić. Natomiast pan wójt, czy wójt powinien nie zabezpieczyć? Powinien zabezpieczyć środki na swoje dzieci, bo przypomnę, miasto dopłaca ponad 16 milionów rocznie do subwencji, którą otrzymuje. Czyli różnica między subwencją, którą otrzymujemy w tym przypadku na uczniów, a kosztami, które ponosimy, jest te 16 milionów. I my musimy je dopłacić z budżetu gminy miasta Lubartów. Jeżeli byśmy te pieniądze mieli, na przykład z gminy Lubartów, ta część, która dotyczy dzieci z gminy Lubartów, to na przykład moglibyśmy za te pieniądze coś innego zainwestować, rozwijać się jako miasto. Ja zadaję pytanie, czy jeżeli dzieci z gminy miasta Lubartów chodziły do innego samorządu, a ktoś by likwidował w tym samorządzie szkoły, czyli chciałby obniżyć koszty funkcjonowania edukacji, jak by się zachował w tej sytuacji? Jak by się zachował? Dlaczego zlikwidował pewne szkoły? Dlaczego te koszty nie zatrzymał u siebie? Łatwo jest zlikwidować szkołę w jakiejś gminie, a potem przerzucić odpowiedzialność kosztową, że tak powiem, na inną gminę. Dlatego też chcemy to uporządkować. Chcemy to uporządkować, nie wplątując w to nasze dzieci, bo bardzo łatwo widzę, że niektóre osoby zaczynają grać dziećmi, bo ja nie dopuszczam, bo ja zabronię. W żadnym wypadku tak nie będzie. My chcemy uporządkować pewne rzeczy, uregulować. To obowiązkiem wójta jest, aby zabezpieczyć te koszty, jeżeli chodzi o koszty oświaty we własnej gminie. Więc my tego oczekujemy, żeby jeżeli dzieci pana wójta chcą się uczyć w naszych szkołach, to siadamy do rozmów, analizujemy te koszty i rozmawiamy. Proszę bardzo, panie wójcie, tyle kosztów ponosimy jako gmina miasta Lubartów, jeżeli chodzi o przygotowanie placówki, całą otoczkę związaną z oświatą. Proszę bardzo, poproszę te koszty. Proszę je zniwelować w jakiś sposób, proszę nam w jakiś sposób zrekompensować te koszty. Ale nadrzędnym elementem, nadrzędną rzeczą jest to, i chciałbym, żeby to jasno było wyartykułowane, że nie zamierzam zabronić dzieciom z gmin uczęszczania do naszych szkół. Nie zamierzam, bo edukacja jest bardzo ważna, a to jest też element, który dla mnie osobiście jest priorytetowy. Dlatego też, żeby uciąć wszelkie dywagacje, na pewno dzieci będą chodziły do szkół, ale musimy rozmawiać o tych kosztach, bo one są bardzo wysokie. To są koszty, których mogłoby nie być, tak, bo te pieniądze mogłyby być przeznaczone w naszym mieście na przykład na ulice, na drogi, na rozwój, na wiele rzeczy, które by polepszyły byt naszym mieszkańcom. A czy nie o to chodzi? O to chodzi, żeby nasi mieszkańcy, których dzieci chodzą do tych szkół, miały na przykład lepsze wyposażenie, sale lepiej były doposażone, infrastruktura była lepsza, wygodne ścieżki rowerowe, tudzież infrastruktura techniczna. Naprawdę to jest temat, który myślę, że wróci do nas w ogólnopolskim zakresie, z uwagi na to, że niestety
samorządy ponoszą wysokie koszty funkcjonowania placówek swoich i szukamy rozwiązań. My apelujemy do organów, które finansują nam tą oświatę. Niestety to jest krzyk rozpaczy w wielu zakresach, dlatego też musimy szukać tych ograniczenia tych kosztów tam, gdzie tak naprawdę zadania są w gestii poszczególnych włodarzy, poszczególnych gmin. Spotkajmy się, porozmawiajmy na ten temat, bo naprawdę potrzeba takiej rozmowy. Czyli przyjęcie tego dokumentu to wyłącznie normalizacja sytuacji? Tak, oczywiście, bo w tej chwili duże grono dzieci spoza Lubartowa uczęszcza do naszych szkół. I jestem bardzo zadowolony z tego tytułu i zapraszam te dzieci, bo to są naprawdę bardzo zdolne osoby, wielokrotnie, które zwiększają wartość naszych placówek. Tak samo i nasze dzieci, mieszkańców Lubartowa również dzięki tym dzieciom ten poziom edukacji w naszych szkołach jest wysoki, ale dobry gospodarz dba, czy zadania dobrego gospodarza w dziedzinie oświaty są takie, żeby zabezpieczyć swoim dzieciom miejskim, gminnym dobre warunki. No jeżeli ktoś likwiduje szkoły we własnej gminie i przerzuca w jakiś sposób odpowiedzialność czy na inną gminę, tak, no to rozumiem, że też w jakiś sposób pomoże tej gminie, na którą przerzucił swoje dzieci poprzez likwidację tej szkoły we własnej gminie, bo mu się to nie opłacało, dajmy na to, pomoże finansowo w jakiś sposób. Rozliczymy się za to, no bo to jest naturalna rzecz. To jest normalizacja pewnych kwestii, tak? Tak jak w przypadku przedszkoli. My płacimy gminom, gdzie nasze dzieci chodzą do przedszkoli, jak również gminy płacą nam, gdzie dzieci z innych gmin chodzą do przedszkoli. I to jest normalna rzecz, uporządkowana. Czas na to, żebyśmy w tej kwestii siedli do rozmów, jeżeli chodzi o dzieci, które chodzą do szkół. Przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak zapowiada, że jeżeli uchwała dotycząca wystąpienia ze związku nie zyska większości, Klub Wspólny Lubartów przedłoży projekt uchwały dotyczący rozwiązania Rady Miasta i rozpisania nowych wyborów. Została już przygotowana uchwała odnośnie wyjścia Lubartowa ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Kiedy ona będzie rozpatrywana? Sesja zwołana jest we wtorek 26 marca o godzinie 16 i uchwała dotycząca wystąpienia ze związku jest pierwszą uchwałą. Przedłożył ją pan burmistrz Krzysztof Paśnik. No my całym klubem jako Wspólny Lubartów wspieramy tą uchwałę. Z rozmów zakulisowych z radnymi z innych klubów wynika, że najprawdopodobniej pozostali radni również tą uchwałę poprą. Mieliśmy już Komisję Planowania Przestrzennego i Budownictwa. No i widzieliśmy, że największymi przeciwnikami wystąpienia ze związku w tej argumentacji, która była przedkładana, to są radni z klubu Wspólnoty Lubartowskiej. To jest klub, który wystawiał na burmistrza pana Krzysztofa Paśnika, pana Radosława Szumca. Co ja plotę. Nie daj Panie Boże, żeby on startował z tamtego komitetu. Natomiast no nie dziwię się również temu, ponieważ pamiętajmy, jeżeli spojrzymy na związek i na ten sprzeciw, że w tym związku dyrektorem aktualnie jest pani Ewa Badyoczek-Brzyska, która startowała na radną z Komitetu Wspólnoty Lubartowskiej. Byłym dyrektorem jest pan Marian Olesiejuk, który był dyrektorem Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, a później był dyrektorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów i startował również z Komitetu Wyborczego Wspólnoty Lubartowskiej. Jak spojrzymy na pozostałe nazwiska, które są powiązane, gdzie są pracownicy w Związku Komunalnym, to odkryjemy mnóstwo powiązań pomiędzy kandydatami, którzy startowali, a tymi osobami, które pracują. Więc no, troszkę jak gminy ościenne, które bronią za wszelką cenę tych etatów, tych osób, które są tam zatrudnione. No i to będzie jak na dłoni widać, kto był najmocniej powiązany z tą instytucją. Natomiast panu burmistrzowi dziękuję za tę uchwałę, bo to jest najwyższa pora, żeby opuścić to coś, co na pewno związkiem komunalnym nie jest, a bardziej przypomina jakiś związek, ale republik radzieckich, mówię w przenośni, gdzie
towarzysze z poszczególnych gmin ustalają zasady gry, które są, nie odzwierciedlają uwarunkowań rynkowych, a odzwierciedlają swoje własne interesy i pacyfikują niegrzecznego członka olbrzymiego komunistycznego molocha. No dobrze, Lubartów wystąpi z tego związku, ale co dalej? No właśnie, co dalej dowiemy się na sesji Rady Miasta. Zapraszam mieszkańców Lubartowa na tę sesję. Apeluję, żeby przyszli i wzięli udział w tej sesji. Na pewno nie będzie takich sytuacji, bo tutaj każdy z nas, i kto ogląda kanał S i oglądał Zgromadzenie Związku, to słyszał. Miasto Lubartów, 60% kosztów biura związku. Pach! Zniknie nam 600 tysięcy złotych, które musimy do tego interesu dopłacać. Druga rzecz, utrzymanie kompleksu rokickiego, żeby, bo nie każdy wie, że mieszkańcy Lubartowa łożą na to, żeby gminy, które znajdują się w kompleksie rokickim, miały śmieci za złotówkę. Na to płacą mieszkańcy. 200 tysięcy złotych jest przypisane tym wszystkim podmiotom, które Lubartowa wożą odpady. Pach, następne 200 tysięcy. 500 i 200 to jest 700. Kolejna, przepraszam, 600 tysięcy i 200 to jest 800 tysięcy. Kolejna rzecz, tutaj również pan burmistrz przedłożył uchwałę dotyczącą rozwiązania porozumienia na dopłacanie do dzieci z gmin sąsiednich i też będzie rozpatrywane na tej sesji, bo mało kto wie, że Lubartów każdego roku prawie 500 000 złotych pakował w kieszenie wójtowi Kopyściowi, w cudzysłowiu, tylko dlatego, że sortownia jest wybudowana w tym miejscu, w którym jest. Pozostali wójtowie nie chcieli podzielić się tymi kosztami. No i tutaj również będzie taka sytuacja, że to jest około 500 000 złotych. Następne 500 000, pach, zostanie w budżecie miasta Lubartów. Jeżeli policzymy te wszystkie koszty, jeżeli zwrócimy na to uwagę, plus kolejne koszty, koszty między innymi z przekami i tak dalej, już nie będę się rozwodził, no to każdy, kto sobie w domu szybko liczy 800, to dać 500, już jest 1 300 000 oszczędności. 1 300 000 oszczędności. Z prostego ruchu tylko wystąpienia. Plus my jako miasto Lubartów i wiem, że pan burmistrz ma taki plan, mamy kompleksówkę, wiemy jak zorganizować wywóz odpadów, mamy mnóstwo rozwiązań, no, o których nie chcę za dużo mówić, bo na sesji o tym powiemy. Zachęcam wszystkich do przyjścia na sesję, również żeby zobaczyć, jakie są plany, ale również żeby zobaczyć, jak będą głosowali poszczególni radni. Bo my nie godzimy się jako wspólny Lubartów na to, żeby mieszkańcy Lubartowa płacili 13 i 18 zł i żeby pokrywali niewłasne koszty. Tak jak przed chwilą wspomniałem, wymieniłem kilka przykładów. Jeżeli ktoś uważa, że ktoś inny mu pluje w twarz i pada tylko deszcz, to niech sobie pozostaje w tym związku i głosuje przeciwko tej uchwale. Natomiast uważam, że każdy, kto myśli naprawdę w sposób racjonalny, powinien podjąć tę decyzję. Natomiast nie dopuszczam takiej oto możliwości, żebyśmy jako miasto Lubartów nie wyszli z tego związku. Natomiast jeżeli się okaże, w co naprawdę nie wierzę, że wydarzy się coś odmiennego, że się okaże, że radni powiedzą, nie, zostajemy w związku, spróbujemy jeszcze ufamy, jeszcze uwierzymy, jeszcze raz przedłożymy projekty uchwał, jeszcze będziemy rozmawiać, robić cokolwiek innego, to my, jako Klub Wspólny Lubartów, przedłożymy projekt uchwały dotyczący rozwiązania Rady Miasta. Będziemy dążyli do tego, aby odbyło się referendum, aby odwołano nas jako radnych z naszych funkcji, i żeby mieszkańcy jeszcze raz wybrali radę taką, która będzie z pewnością reprezentowała interes przede wszystkim mieszkańców Lubartowa. I nie zawahamy się w ogóle. Można by było powiedzieć, co mówi ten Tomasz, jak mają aż 8 radnych i chcą ogłaszać referendum. My nie jesteśmy przywiązani do stołków. Uważamy, że po to zostaliśmy wybrani, żeby reprezentować mieszkańców. Jeżeli się okaże, że Rada no jednak godzi się z tym, co zrobili wójtowie z ościennych gmin, no to chyba mieszkańcy powinni jeszcze raz pójść do urn i wybrać inną reprezentację niż ta, która jest dzisiaj. Każdy z nas produkuje odpady, każdy z nas wie, że śmieci kosztują. Każdy z nas pamięta także głosy poprzedników Paśnika, którzy zapowiadali, że kiedy związek przejmie tak zwaną politykę śmieciową, to będzie taniej, że kiedy powstanie sortownia, to staniemy się śmieciowym Kuwejtem. Tymczasem okazało się, że nasze odpady to jedno, a ich koszty to zupełnie coś innego.
Zamiast czerpać ze śmieciowego Eldorado, ciągle do niego dopłacamy i płacimy za obce odpady tak, jak pokrywamy koszty za dzieci z sąsiednich wsi. Na szczęście pod obrady trafiły uchwały, które skończą z drenażem naszych kieszeni i miejmy nadzieję, że radni w końcu staną po stronie mieszkańców Lubartowa. Dla Kanału S Angelika Karasek. Podobno projekty z budżetu obywatelskiego były niedoszacowane. Podobno rynek weryfikował negatywnie plac zabaw przy osiedlu Szaniawskiego, a na boisko przy batalionów chłopskich nie można było otrzymać pozwolenia na budowę. W listopadzie mieszkańcy Lubartowa dokonali zmian w ratuszu. Z chwilą, kiedy burmistrzem został Krzysztof Paśnik, okazało się, że to, co było nierealne i zawyżone, staje się rzeczywistością i to o wiele tańszą, niż zaproponowała pomysłodawczyni placu zabaw. W 2018 roku projekt Lucyny Kosteckiej, czyli budowa placu zabaw na ulicy Szaniawskiego, wygrał razem z innymi dwoma projektami. Wybrane one zostały przez mieszkańców Lubartowa do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Niestety, mimo ogromnego poparcia, projekt nie doczekał się realizacji podczas kadencji burmistrza Janusza Bodziackiego. Poprzedni włodarz miasta po rozpisaniu dwóch przetargów nie wpisał żadnego z projektów wybranych przez mieszkańców Lubartowa do budżetu miasta. W listopadzie doszło do zmian w Lubartowie i nowy burmistrz Krzysztof Paśnik zmienił założenia budżetowe swojego poprzednika. W budżecie znalazły się projekty wybrane przez mieszkańców. Paśnik ogłosił także postępowania przetargowe i w zeszłym tygodniu otwarte zostały oferty. Okazało się, że to, co było niemożliwe za rządów Bodziackiego, stało się realne za Paśnika. Naszej redakcji udało się dotrzeć do informacji z otwarcia ofert na budowę placu zabaw. Kwota z kosztorysu, która miała być według poprzedników zawyżona, to 196 tysięcy złotych. Firma, która przedłożyła najtańszą ofertę, to Afterm Dariusz Kusyk. Jak widać w oficjalnym dokumencie, zaproponowana kwota to 179 999 zł, czyli o ponad 16 tysięcy złotych mniej niż podobno zawyżony kosztorys. Jednak to nie jedyna oferta poniżej założonej kwoty. 185 tysięcy złotych, czyli 10 tysięcy złotych mniej niż w kosztorysie, zaproponowała firma usługowo-handlowa Haba. 189 tysięcy 90 zł zaproponowała dla odmiany Simba SC, a firma Veran 189 tysięcy 912. W stawce poniżej kosztorysu mieściła się jeszcze firma Royal Play z ofertą na 193 tysiące 900 zł. W przetargu w sumie wzięło udział 10 firm, z których aż 5 złożyło oferty poniżej kosztorysu. Poprzednikowi nie wychodziła realizacja projektów z budżetu obywatelskiego, a pan rusza ostro z kopyta i okazuje się, że to, co było niemożliwe za Bodziackiego, staje się realne za Paśnika. No tak się złożyło, że warunki atmosferyczne i organizacyjne spowodowały, że wiosna w tym roku przyszła wcześniej do Lubartowa i tak samo inwestycje rozpoczęły się wcześniej, ale tak na poważnie to odbyłem rozmowę z pracownikami urzędu, z tymi wydziałami, które są odpowiedzialne za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego. I na początku zakreśliłem, czego ja oczekuję od pracowników i o dziwo zrozumieliśmy się, nie może nie ze wszystkimi jednoznacznie, ale ogromna rzesza pracowników jasno zrozumiała mój plan na tą część związaną z kwestią inwestycyjną. Jeżeli coś mamy przygotowane, czy mamy pomysł na realizację, mamy już dokumentację, szybko ogłaszamy postępowanie. Najlepiej w pierwszych tygodniach, miesiącach, roku. To, co mówiliśmy wielokrotnie. Idealnie by było, żebyśmy rok wcześniej mieli przetargi i żeby od nowego roku ruszyć, ale nieraz tak się nie da. Ale w tym przypadku konkretnym, o który Pani pyta, projektów, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, szybko przystąpiliśmy do realizacji i w pierwszym kwartale udało się bardzo fajnie, można powiedzieć, ogłosić postępowanie. Przedsiębiorcy, którzy byli zainteresowani składaniem ofert, złożyli te oferty, budowali swoje portfolio prac na cały rok, zauważyli naszą ofertę i złożyli na nią. Mam tu na myśli plac na zabaw na ulicy Szaniawskiego. Szybka akcja, ogłoszenie. Byliśmy nawet gotowi na to, że jak się nie uda za pierwszym razem, bo wiadomo, różnie mogło być, ale wiedzieliśmy, że nam się uda, bo to dobry plan, dobre założenia. Jeszcze by był czas na jakąś reakcję. A przypomnę, dlaczego to nie wyszło w poprzednim roku. Otóż jeżeli głosujemy budżet, głosujemy za poszczególnymi projektami i
wniosek o rozpoczęcie procedury, ale o rozpoczęcie wpływa w styczniu 2018 roku, a pierwsze działania związane z projektem zaczynamy w maju 2018 roku, to ja się pytam, co robiliśmy od stycznia do maja? Co robiliśmy? Dzisiaj jesteśmy pod koniec marca, mamy już wybranego wykonawcę, za chwilę podpisujemy umowę, przekazujemy plac budowy i realizujemy. A w poprzednim roku styczeń, wniosek o rozpoczęcie, w maju projekt placu, wszelkie uzgodnienia przez cały rok, dopiero w październiku mamy ogłoszenie postępowania na plac zabaw. To ja się pytam, kiedy mieliśmy go realizować? W grudniu? Za dużo czasu straciliśmy. Pracownicy muszą wiedzieć, znać wizję, jak to ma wyglądać i ją realizować. Proszę zobaczyć. Ci sami pracownicy, a efekt diametralnie różny. Na 10 ofert aż 5 może być wybranych do projektu wybranego przez mieszkańców Lubartowa. Tak. To projekt, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli plac zabaw na ulicy Szaniowskiego, na siedlu Szaniowskiego. Bardzo się cieszę, że było aż 10 chętnych, którzy chcieli ten plac realizować. Plac, przypomnę, który wygłosowali nasi mieszkańcy, czyli chcieli tego projektu. I moim zadaniem, zresztą w kampanii też to powtarzałem, że to był jeden z moich ważniejszych punktów programowych, już będziemy realizowali 10 ofert, 5 zmieściło się poniżej kwoty kosztorysowej. Czyli jeżeli ja na zamówienie przeznaczyłem 190 tysięcy z groszami i 5 ofert zmieściło się ponad tą kwotę, czyli naprawdę ten czas miał tu najważniejsze znaczenie. To, co mówiliśmy jak mantra, że jak najszybciej trzeba to ogłosić. Dlatego też jestem bardzo zadowolony i już z niecierpliwością czekam na to, aby nasi mieszkańcy, którzy głosowali na ten plac zabaw, dzieci w szczególności, mogli z niego korzystać. To już kolejna realizacja obietnicy z pańskiego programu wyborczego. Proszę powiedzieć, co dzieje się z boiskiem na batalionów chłopskich oraz oświetleniem przejść dla pieszych i parkingiem na osiedlu Popiełuszki? Tak, już mówię, bo to też projekty bardzo ważne, powtarzam w kampanii, że chcemy to szybko realizować i też chcieliśmy spełnić oczekiwania naszych mieszkańców, bo to oni wygłosowali te wszystkie projekty, przypomnę. Czy Artur Kośmierzak, czy pani radna w tej chwili Mazur, jeżeli chodzi o ekostadion. Jeżeli chodzi o ekostadion, sytuacja wygląda w ten sposób, że były zawirowania z dokumentacją w poprzednim roku, starostwo nie wydało zgody, odwołaliśmy się, wojewoda podtrzymał decyzję starosty. Dlaczego? Dlatego, że było trzy jakby projekty w jednym. Było ekostadion, były boiska do siatkówki i były siłownie na powietrzne. Zrobiliśmy bardzo prostą rzecz. Podzieliliśmy to, czyli ekostadion, odrębny projekt, skupiliśmy się na tym. Szybka zmiana projektu, poszły już pierwsze dokumenty, jeżeli chodzi o pozwolenia, zgody, do starostwa poszły pisma, czekamy na oficjalne zgody i ogłaszamy za chwilkę. W ciągu najbliższego miesiąca będzie ogłoszony i wierzę głęboko, że znajdą się chętni, bo to jest praktycznie pierwszy kwartał tego roku, więc jeszcze jest dobry czas na to, żeby realizować. A co dalej z kolejnymi etapami tego trójprojektu? Boiska do środkówki muszą chwileczkę poczekać, ale tutaj niespodziankę mało szykujemy dla mieszkańców, którzy wygłosowali siłownie na powietrzne, plenerowe. Złożyliśmy też wnioski na siłownie plenerowe i wierzę głęboko, że nasze wnioski będą, o dofinansowanie wnioski, będą zrealizowane i jeżeli dostaniemy pieniądze na to, też zamierzamy w tym roku je zrealizować, nie naczerpując w budżetu miasta, który w tej chwili tak jest, że tak powiem, przygotowany bardzo ambitnie, czyli lekko korektę wprowadziłem bardzo ambitną, inwestycyjną. Przechodząc dalej do pani pytania, jeżeli chodzi o kwestię oświetlenia dla przejść dla pieszych. Otóż pamiętają państwo, że w poprzednim roku, dlaczego nie były przejścia zrobione? Otóż
argument taki, że musiało być tam ścieżki rowerowe budowane przez centrum miasta i to spowodowało, że niektóre przejścia się przesuną. Okej, taka była decyzja, nie chcę już tam krytykować, idźmy dalej, realizujmy tę inwestycję. Ścieżki ogłoszone do realizacji, wybrane, złożone są oferty, oferta zmieściła się w ramach kosztorysu, czyli poniżej kosztorysu, czego jestem bardzo zadowolony i realizujemy. Wygrała firma z Lubartowa. Za chwilę będziemy podpisywali umowę, za chwilę będziemy rozpoczynali, przekazywali plac budowy i będziemy realizowali. I automatycznie już porozmawiając z pracownikami, przygotowujemy postępowanie na kwestie bezpiecznych przejść dla pieszych, czyli automatycznie, żeby w momencie, kiedy będą realizowane te ścieżki rowerowe i będą tam przesuwane te przejścia, my wejdziemy z pracami, wybierzemy firmę i wejdziemy z pracami związanymi z instalacją tych bezpiecznych przejść w tych nowych, podobno, lokalizacjach. Więc działamy i to też potrzebuje jeszcze miesiąca czasu na to, żeby to wszystko zrealizować. Więc i w jednym czasie proszę zobaczyć, jak dużo rzeczy się dzieje. Może tego jeszcze nie widać. Będzie to widać, jak będziemy przekazywali plac budowy i zacznie się, że tak powiem, Lubartów w budowie. Natomiast kolejne miejsce. Parking na osiedlu Powiuszki. Realizujemy. W tej chwili zleciłem działanie w tym zakresie. Dział infrastruktury miejskiej już się zajmuje, robimy projekt i za chwilę będziemy realizowali przejścia dla pieszych, parking na ulicy Popiełuszki, tak, te, mówię o przejściach, bo to jakby też bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa projekt, dlatego też mam go, myślę o tym cały czas, bo to ten projekt uzyskał bardzo duże poparcie w ramach budżetu, więc jest bardzo ważny dla mnie osobiście i dla naszych mieszkańców. A parking też podejmujemy się już działań związanych z projektowaniem tego parkingu, tak jest, przepraszam, po raz kolejny, i realizujemy. I myślę, że jestem dobrej myśli, będziemy pierwsza część roku, za chwilkę będziemy mogli poinformować Państwa, że one są już rozpoczęte, wybór ofert, oczywiście postępowanie całe, oferta, no i realizujemy miejsca parkingowe, tak potrzebne na osiedlu Powiełuszki. Jak ocenia Pani fakt, że projekt w końcu zostanie zrealizowany? Bardzo pozytywnie oceniam ten fakt. Po to były zbierane podpisy mieszkańców, aby projekt został zrealizowany. Szkoda, że nie udało się tego zrealizować w ubiegłym roku. Uważam, że zarówno rodzice, którzy popierali ten projekt, jak i dzieci będą bardzo zadowoleni. Zarzucono Pani, że przedłożyła Pani projekt z ceną według poprzednich władz zawyżoną. Czy wydarzył się jakiś cud? Nie, to nie jest cud, jest zmiana władzy w mieście Lubartowie i po prostu władza chce realizować to, na co oczekują nasi mieszkańcy. Ceny, jakie przedstawiły firmy odnośnie inwestycji Placu Zabaw na Szaniawskiego, okazały się niższe niż było wcześniej mówione, więc Plac Zabaw przy Szaniawskiego będzie zrealizowany. Tak, i tutaj po pierwsze należy potężne gratulacje złożyć pani Lucynie Kosteckiej za to, że napisała taki projekt i wygrał on dwa lata temu już w ramach budżetu obywatelskiego. Po drugie należy złożyć gratulacje panu burmistrzowi Paśnikowi, że uzupełnił budżet tegoroczny o to, czego nie było, bo przypomnę, że burmistrz Janusz Bodziacki zostawił budżet bez projektów, które wygrały w ramach budżetu obywatelskiego, w ramach tych konsultacji, tych głosowań, które mieszkańcy przeprowadzili. No i burmistrz Paśnik uzupełnił to po pierwsze w budżecie, a po drugie ogłosił przetargi i otworzyli koperty i co się okazało, że to, o czym słyszeliśmy, czyli rzekome niedoszacowania pani Lucyny Kosteckiej, rzekome wskazanie kwot nierealnych, jeżeli chodzi o wykonanie tego placu, są kwotami jak najbardziej realnymi. Okazuje się, że będzie realizowane przedsięwzięcie, mam nadzieję, bo na szczęście, z tego co pamiętam, oferentów chyba było 11, i zastanawiam się, co to się wydarzyło po tych wyborach takiego, że nie dawało się zrobić nic przed wyborami, stawało kilka firm, wszystkie dawały ceny za wysoką, a po jesiennych wyborach okazuje się, że coraz więcej przetargów w mieście wychodzi
albo zbliżonych do ceny kosztorysowej, albo poniżej ceny kosztorysowej, bo przypomnę, że pan burmistrz Paśnik rozstrzygnął już przetarg również na ten projekt, którego żeśmy nie pobierali, ale w spadku dostał, czyli na remont obiektu znajdującego się przy ulicy Rynek, kupionego kiedyś od PSS-u. Remont trwa. Przy budynku stoi już rustowanie, obiekt będzie remontowany. Okazało się, że jest to poniżej ceny kosztorysowej również rozstrzygnięcie. Teraz okazuje się również, że plac zabaw również udało się rozstrzygnąć w sposób naprawdę korzystny, więc naprawdę mamy sytuację, która musi nas wszystkich zastanawiać. Dlaczego przed wyborami się nie dało, a po wyborach się da? Ten plac zabaw przy Szaniawskiego jest inwestycją miejską, ale spółdzielnia mieszkaniowa również będzie w podobnym zakresie działać. Jakie to będą inwestycje dla najmłodszych mieszkańców? Tak, to mam bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, ponieważ pan burmistrz rozstrzygnął przetarg na plac zabaw przy osiedlu Szaniawskiego. Natomiast my rozstrzygnęliśmy również postępowania przetargowe na wszystkie pozostałe place zabaw. Na osiedlu Garbarskim, na osiedlu Zgoda oraz na siłownię przy ulicy Cmentarnej. Co dokładnie będzie realizowane? Będzie realizowane kilka siłowni, bo takie siłownie powstaną m.in. na ulicy Cmentarnej, tak jak przed chwilą wspomniałem, przy Cmentarnej 14 i 16. Tam będzie kilka urządzeń siłowych. Obok tego placu zabaw, który będzie budowany pod kasztanem przez Urząd Miasta, więc jeżeli ci, którzy mieszkają na tym osiedlu, zauważą, że ma już nowe parkingi, nowe nasadzenia roślinności, szerokie chodniki, drogi przeciwpożarowe przystosowane. Teraz będzie nowy plac zabaw i będzie siłownia, więc nabierze całego kształtu to osiedle. Kolejne osiedle Chopina, siłownia znajdująca się pomiędzy blokami Chopina 19B, Chopina 19 i 19A oraz nowy plac zabaw przy przy Słowackiego 13, za blokiem Chopina 15 oraz nowy plac zabaw na osiedlu Garbarskim, znajdujący się w tym miejscu, gdzie znajdował się spółdzielczy plac zabaw przy blokach 3 Maja 40 i 42. Więc tutaj będziemy mieli również nowy plac zabaw i na to również rozstrzygnęliśmy już postępowania przetargowe. I zdradzę może jedną rzecz, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą o tym, że pani radna Renata Mazur bardzo intensywnie zabiegała o to, żeby również siłownia mogła być pobudowana na osiedlu Garbarskim. I z tego co wiem, mam nadzieję, że burmistrz nie będzie się na mnie gniewał, że podpytałem pracowników, jest już przygotowana dokumentacja na boisko, to, które również podobno było niemożliwe do wykonania. Za chwilę zobaczymy, czy pan burmistrz Paśnik raptem dostanie pozwolenie na budowę tego stadionu, który podobno, jeszcze raz pamiętajmy o tym, nie można go było zrobić, nie wolno było dostać pozwolenia na budowę. Zaraz zobaczymy, czy się da, czy się nie da. I podobno obok tego placu, tego boiska, które ma być realizowane, również będzie posadowionych kilka urządzeń siłowych, więc osiedle Garbarskie również będzie miało taką mocno kompleksówkę zrealizowaną. A te inwestycje, które będzie realizowała spółdzielnia, na które właśnie zostały przygotowane już dokumenty, kiedy będą oddane, kiedy mieszkańcy będą mogli spodziewać się, że będą mogli już korzystać z tych udogodnień? Umowy już podpisaliśmy i nie mogę tutaj podejmować i deklarować się za wykonawców, natomiast chcielibyśmy, żeby w wakacje dzieci już mogły wybiec na te place zabaw. Mam nadzieję, że wykonawcy nie zawalą. Jeżeli wykonawcy wywiążą się z umów, które zostały podpisane, a robi to jedna z firm, która już robiła w Lubartowie place zabaw, więc wydaje mi się, że powinna się wywiązać z tych umów, które zostały podpisane, no to myślę, że dzieci, które przyjadą do niektórych babci spoza Lubartowa w lecie, w chwili, kiedy wejdą na osiedle, to zastanowią się i rodzice, którzy przyjadą, to zapewne nie będą wiedzieli, czy wjeżdżają na dobre osiedle, bo ja sam wychowywałem się na osiedlu Chopina, tam się urodziłem, tam dorastałem. I w chwili, kiedy przyjechałem do mojej siostry, kiedy wjechałem na to osiedle,
to przetarłem oczy ze zdziwienia, bo w chwili, kiedy została otwarta droga od ulicy Chopina, przez chwilę była zamknięta, naprawdę wygląda to zupełnie inaczej. To osiedle jest nie tym samym osiedlem. Jeżeli jeszcze dojdą te place zabaw, to będziemy mieli zupełnie inną przestrzeń i myślę, że zarówno ci te rodziny, które przyjadą w lecie, a na święta to już może nie w placu zabaw na pewno nie będzie, natomiast w chwili, kiedy w lecie się pojawią rodziny, kiedy będą przyjeżdżały dzieci, na pewno będą miały rodziny duży problem, żeby odnaleźć się w nowej przestrzeni, ale myślę, że ta przestrzeń na pewno będzie wszystkich cieszyła, jak i nas również jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Od kilku lat mieszkańcy szli do urn. W ramach budżetu obywatelskiego wybierali projekty i na tym się kończyło. W wyborach burmistrz Paśnik obiecał, że będzie realizował projekty wybrane przez mieszkańców i to właśnie czyni. Wiemy już, że plac zabaw Przyszaniawskiego powstanie. Wiemy także, że powstanie parking na Popiełuszki czy stadion przy Batalionów Chłopskich. Jak widać, nowy burmistrz dotrzymuje założonych obietnic. Dla kanału S Angelika Karasek. 14 marca w ramach spotkań pomiędzy w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie spotkały się dwa teatry młodzieżowe. Gospodarzy reprezentował Teatr 5 Złotych, a w roli gości wystąpił Teatr Arteria. Na początku publiczność miała okazję obejrzeć spektakl On Teatru 5 Złotych w reżyserii instruktorki Małgorzaty Adamczyk. Zespół pracuje czwarty rok i jest obok Teatru Trupa i Teatru Charaktery jednym z trzech młodzieżowych teatrów w pracowni teatralnej PMDK. Zadebiutował spektaklem Bzdurki, czyli baśnie dla dziecinnych, za który otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych Inscenizacje 2016. A nie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, a nie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, a mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, a mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Po spektaklu publiczność została zaproszona na wernisaż wystawy Plast R, złożonej z prac grup młodzieżowych pracowni plastycznej PMDK, prowadzonych przez Izabelę Dybałę i Edytę Weremczuk. Na wystawie zaprezentowane zostały prace rysunkowe, malarskie, graficzne oraz przestrzenne, wykonane przez najstarszych uczestników zajęć plastycznych w PMDK, młodzież w wieku od 11 do 19 lat. Tematyka prac to głównie studium przedmiotu, martwej natury i postaci, portret, pejzaż, a także prace, które są zapisem wyobraźni i fantazji autorów. Na wystawie Plast R można zobaczyć również kilka kopii obrazów znanych artystów. Po wernisażu widzowie zostali zaproszeni na prezentację teatralną. Wystąpił Teatr Arteria ze spektaklem Bezwład w reżyserii pana Adriana Kracia. Zespół został powołany do życia w lutym 2016 roku w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Debiut teatru ze spektaklem Duet na lubelskim przeglądzie teatralnym Zwierciadła okazał się wielkim sukcesem. Arteria otrzymała Grand Prix, drugą nagrodę jury młodzieżowego, a aktor Arterii Jan Zegar – wyróżnienie aktorskie. Ostatnim punktem programu był wernisaż wystawy przygotowanej przez klasę 8 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie pod kierunkiem pana Cezarego Misiurskiego. Wystawa składała się z barwnych, wieloformatowych prac malarskich na płótnach. Cechuje je swoboda i rozmach kompozycji, a równocześnie duża dyscyplina w doborze kolorów. Niektóre utrzymane są w wąskiej gamie barwnej, rażą widza mocnym i odważnym akcentem kolorystycznym. Inne cieszą bogatą, estetycznie skomponowaną, szeroką paletą kolorów. Pełne życia i energii zapraszają do wejścia w świat widziany oczyma młodzieży. Każda z prac powstała jako praca zbiorowa. Blisko 1000 uczniów odwiedziło mury Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie podczas dwóch odsłon Dni Otwartych Drzwi.
Zainteresowani mogli nie tylko zwiedzić zakątki szkoły, ale też poznać tajniki różnych dziedzin nauki. Drzwi na Chopina otwarte były 14 i 15 marca. Licealiści i uczniowie Technikum Informatycznego przybliżyli zainteresowanym, jak wygląda dzień w tej szkole. W salach lekcyjnych uczniowie prezentowali poszczególne rozszerzenia. Klasa społeczno-administracyjna poprzez śpiew pokazała, jak można uczyć się WOS-u. Można było także poczuć się jak u psychiatry poprzez spektakl, który zaprezentowali uczniowie klas humanistycznych. Klasa biologiczno-chemiczna zaprezentowała doświadczenia, które wzbudziły duże zainteresowanie. Uczniowie technikum przedstawili zagadnienia z zakresu informatyki, omówili także korzyści i zagrożenia, jakie niesie za sobą internet. O tym, jakie korzyści niesie za sobą matura z matematyki, mówili uczniowie klas matematycznych. Nie zabrakło również wrażeń sportowych, o których uczniowie z Chopina mogą dużo powiedzieć. Lubartowscy policjanci zapraszają do wzięcia udziału w akcji 100 litrów krwi na 100 lat policji, która odbędzie się 30 marca. Krew będzie można oddawać od godziny 9 do 13 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie, które mieści się w budynku szpitala przy ulicy Cichej 14. W tym roku będziemy świętować setną rocznicę utworzenia polskiej policji i policjanci z lubartowskiej komendy, chcąc uczcić to wyjątkowe wydarzenie, włączyli się w akcję zorganizowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie pod nazwą 100 litrów krwi na stulecie utworzenia polskiej policji. I 30 marca w szpitalu, w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie zorganizowana zbiórka krwi. Wszystkich tych, którzy mogą oddać krew, serdecznie zapraszamy. Krew może oddawać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Mamy również tak zwane górne granice wiekowe. Dla kobiety to jest 60 lat, dla mężczyzny to jest 65 lat. I tak jak powiedziałem, każda osoba, która ukończyła 18 lat życia, która jest osobą zdrową, która nie ma w wywiadzie w przeszłości jakichś chorób przewlekłych, nie jest obciążony wywiad jej chorobowy, jakimikolwiek chorobami. Szczególnie mówię tutaj o chorobach zakaźnych, typu wszelkiego rodzaju żółtaczki, żółtaczka typu A, typu B, i przewlekłe choroby układowe, czyli jakieś choroby układu pokarmowego, układu moczowego, układu oddechowego. Jeżeli spełnia takowe warunki, może zostać honorowym dawcą krwi. Czy samo pobieranie krwi jest bolesne i ile czasu trwa? Znaczy trudno powiedzieć, że jest bolesne, bo dlatego, że oddawanie krwi wiąże się z ukłuciem w żyłę. Kujemy igłami jednorazowego użytku. Igły mają troszeczkę może większą średnicę niż typowe igły, z którymi spotykamy się w przypadku jakichś badań laboratoryjnych. Wiąże się to mianowicie z tym, że średnica tej igły musi być większa, dlatego że przepływ krwi musi być zdecydowanie większy niż przy wszystkich badaniach laboratoryjnych. Czas oddawania krwi średnio to jest tak powyżej 5 minut, natomiast nie może on przekroczyć 10 minut, dlatego że po przekroczeniu 10 minut w trakcie oddawania krwi taka krew jest już, że tak powiem, niemożliwa do dalszego wykorzystania. Ona może być tylko na jakieś pożywki laboratoryjne używana, natomiast nie może być taka krew przetaczana potencjalnemu biorcy. Jakie dokumenty powinna mieć ze sobą osoba, która chce oddać krew? Takim dokumentem to jest najczęściej dowód osobisty, bądź każdy inny dowód tożsamości. Może to być prawo jazdy, może to być paszport. Ale najczęściej przychodzą do nas dawcy i wiedzą, że dowód osobisty jest tym dokumentem. Każdy inny dokument ze zdjęciem jest przez nas uznawany jako prawidłowy dokument. Ale nie potrzebujemy szeregu dokumentów typu książeczka zdrowia czy tym podobne? Nie, proszę Państwa, żadnych zaświadczeń. Książeczki zdrowia, broń Boże, nie. Natomiast jeżeli chodzi o zaświadczenia, to jeżeli ktoś miał w przeszłości jakieś tam problemy ze zdrowiem, był leczony powiedzmy szpitalnie czy gdzieś tam ambulatoryjnie i ma takie zaświadczenia, wówczas oczywiście tak, prosimy o takie dokumenty, dlatego że nie każda choroba, którą przebył, jest chorobą, która dyskwalifikuje od dalszego oddawania krwi. Także oczywiście tak, jakiś dokument, jeżeli w przeszłości było jakieś schorzenia, był ktoś leczony, jest mile widziany przez nas. Jak cenna jest krew dla potrzebujących? Dlaczego warto przyjść 30 marca na tę akcję, która jest organizowana z policją i oddać krew? Myślę, że
Każdy chyba zdaje sobie z tego sprawę, czym jest krew. Krew jest niczym innym jak jednostkanek, którą my, że tak powiem, nasz żywy organizm w sobie posiada. Zaliczana była kiedyś do tkanek tak zwanych płynnych, teraz mówi się, że jest to tkanka łączna. Niemniej, nie więcej wiemy, że jest to coś, co jest niezbędne dla naszego życia. Ilość krwi jest, że tak powiem, przypisana do każdego z nas, grupa krwi przypisana do każdego z nas. Mówi się, że każdy z nas posiada od 4,5 do 5,5 litra krwi, która krąży w naszym systemie układu krążenia. Że jest to, jeżeli nie przemierzamy tego na litry, to niektórzy twierdzą, że to jest to mniej więcej około 1/13 wagi naszej ciała. Tyle tej krwi posiadamy. I bez krwi, bez odpowiedniej jej ilości, bez odpowiednich jej parametrów, które zawsze są, że tak powiem, badane i nie jesteśmy w stanie odpowiednio funkcjonować. W związku z tym zapotrzebowanie na krew jest, była i będzie. Jest taki krążący slogan, że jeszcze nikt do tej pory nie wymyślił sztucznej krwi. Być może wymyślił, być może my o tym nie wiemy, ale to być może jest jakaś tajemnica. My możemy ubytki krwi zastąpić ewentualnie jakimiś krótkotrwałymi środkami, które wypełnią nasze łożysko naczyniowe i będzie to funkcjonowanie przez krótki okres czasu. Natomiast w momencie, kiedy nie dostarczymy tych preparatów krwiopochodnych bądź krwi pełnej, no niestety organizm nie będzie funkcjonował tak, jak tego sobie życzymy. A w dalszej części informacji. Pożar domu w Rudce Gołębskiej. Wjechał rowerem w samochód. Rowerzysta, który wjechał w prawidłowo zaparkowanego Opla. Oszustwa na zwrot podatku. Nie przychodzimy do emerytów i rencistów w sprawach ich świadczeń do domu. Podsumowanie 5 lat hetmana. Ujawnili narkotyki podczas kontroli drogowej. Do zdarzenia doszło 14 marca w miejscowości Białobrzeg. ZUS wysłał informacje do przedsiębiorców. Warto ten list przeczytać i zobaczyć, jak ZUS podzielił wpłaty dokonane w ubiegłym roku na poszczególne fundusze. 11 marca w Rudce Gołębskiej doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Poparzeniu uległ właściciel obiektu. Po przybyciu zastępów straży pożarnej na miejsce okazało się, że pożar obejmuje łazienkę na poddaszu oraz pokrycie dachu. Właściciel budynku próbował samodzielnie ugasić pożar, w wyniku czego uległ poparzeniu. Mężczyznę przetransportowano do szpitala. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej w łazience. W akcji gaśniczej udział brały dwa zastępy JRG Lubartów oraz zastępy OSP Kamionka i Samoklęski. Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał 50-latek, który 19 marca wjechał w zaparkowany samochód. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał rowerzysta, który wjechał w prawidłowo zaparkowanego Opla. Do zdarzenia doszło 19 marca na ulicy Wojska Polskiego w Kocku. W wyniku tego zdarzenia kierujący rowerem, 50-letni mieszkaniec Kocka, nie doznał poważnych obrażeń. Wkrótce za jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej będzie odpowiadał przed sądem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustem, który, podając się za urzędnika, twierdził, że chodzi o zwrot podatku. Do domu jednej z mieszkanek powiatu janowskiego 16 marca zapukał mężczyzna, podający się za pracownika ZUS. Twierdził, że ma dla kobiety zwrot podatku i poprosił ją o podpis na formularzu. Dopytywał również o sąsiadów. Seniorka rozsądnie odmówiła podpisania dokumentów. Wtedy oszust wycofał się, zapowiadając, że przyjdzie innego dnia. Rodzina kobiety poinformowała o tej sytuacji janowski ZUS. Przypominamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontaktuje się z emerytami i rencistami w sprawach ich świadczeń w naszych placówkach, w instytucji, drogą tradycyjnej poczty albo przez internet, ale za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS. Nie przychodzimy do emerytów i rencistów w sprawach ich świadczeń do domu. A więc w takiej sytuacji warto zweryfikować tożsamość rzekomego urzędnika, dzwoniąc na naszą infolinię albo od razu skontaktować się z policją. O co chodzi ze zwrotem podatku, o którym mówił oszust? Rzeczywiście w marcu część emerytów i rencistów do wypłaty swojego świadczenia dostanie również zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za 2018 rok. Ale uczulam, nie trzeba w tej sprawie podpisywać żadnych dokumentów, nie trzeba składać żadnych wniosków. Zwrot takiej nadpłaty nastąpi automatycznie. ZUS zrobi to z urzędu. Krzysztof Hetman podsumowuje swoją 5-letnią działalność w Parlamencie Europejskim. Szczegóły przedstawił na spotkaniu w Lubartowie 20 marca.
Ważnym punktem działalności hetmana było wsparcie dla rolników dotkniętych afrykańskim pomorem świń. Duży obszar działalności skupiał się na osobach niepełnosprawnych i osobach starszych. Europoseł w swojej działalności wspiera politykę miejską, szczególnie jako pomoc dla małych miast. Komisja Europejska wyszła, co bardzo mnie ucieszyło, z taką inicjatywą, aby stworzyć możliwość nowego źródła finansowania dla takich miast właśnie jak Lubartów, miast takich jak miasta powiatowe, ale także miast, stolica naszego regionu Lublin mogły aplikować, mogą nadal aplikować do inicjatywy Urban Innovative Actions. To jest właśnie wyjście naprzeciw miastom średniej wielkości, mniejszym miastom. Zorganizowałem seminarium wszystkich burmistrzów, prezydentów, którzy byliby zainteresowani aplikowaniem o te środki, a środki aplikowało się bezpośrednio z Brukseli. Szczegóły działalności europosła hetmana znajdą Państwo na stronie internetowej www.krzysztofhetman.pl. Podczas kontroli drogowej policjanci z Kocka ujawnili woreczki z amfetaminą. 29-latek za posiadane narkotyki odpowie przed sądem. Woreczki z amfetaminą ujawnili policjanci z Kocka podczas kontroli drogowej kierowcy Fiata. Do zdarzenia doszło 14 marca w miejscowości Białobrzeg. Kierujący Fiatem, 29-letni mieszkaniec Kocka, jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał do przedsiębiorców listy z informacją o rozliczeniu wpłat za 2018 rok. Takie podsumowania są możliwe dzięki ubiegłorocznemu uproszczeniu rozliczeń, czyli e-składce. Listy otrzymało około 110 tysięcy płatników składek w województwie lubelskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał do przedsiębiorców w województwie lubelskim około 110 tysięcy listów z informacją o rozliczeniu ich kont za 2018 rok. Warto ten list przeczytać i zobaczyć, jak ZUS podzielił wpłaty dokonane w ubiegłym roku na poszczególne fundusze. Warto też sprawdzić, jaki był stan konta w ZUS na koniec 2018 roku. Tutaj przypominamy, że jeśli nawet w liście jest mowa o kilkugroszowej czy kilkuzłotowej nadpłacie bądź zaległości, to taką nadpłatę bądź zaległość można skorygować przy opłacaniu kolejnych bieżących składek ubezpieczeniowych. Jeśli jest jakaś większa zaległość, której nie da się spłacić jednorazowo, to warto skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty. A teraz zapraszamy na prognozę pogody na nadchodzący tydzień. W piątek 22 marca przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane. Termometry wskażą 12 kresek powyżej zera, a ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1032 hektopaskale. Zachmurzenie małe przewidywane jest 23 marca w sobotę. Temperatura nieco wzrośnie do 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1028 hektopaskali. 24 marca w niedzielę przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane. Temperatura nieco zmaleje do 11 stopni Celsjusza, zaś wskazówka barometru wskaże 1026 hektopaskali. Nowy tydzień rozpoczniemy z opadami deszczu, bo taka pogoda przewidywana jest 25 marca w poniedziałek. Na termometrach ujrzymy 10 kresek powyżej zera, zaś ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1013 hektopaskali. Opady deszczu ze śniegiem przewidywane są 26 marca we wtorek. Temperatura zmaleje do 6 stopni Celsjusza, a barometr pokaże 1009 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest w środę 27 marca. 4 kreski powyżej zera to temperatura, jaka będzie nam towarzyszyła tego dnia. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1023 hektopaskali. Opady deszczu przewidywane są w czwartek 28 marca. Termometry pokażą 9 kresek powyżej zera, zaś ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1026 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowywana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zapraszam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień.